Kochani diecezjanie i goście przybywający na terenie diecezji ełckiej, w te święta paschalne głoszone jest orędzie poranka wielkanocnego. Chrystus zmartwychwstał. To orędzie, że Chrystus zmartwychwstał, rozbrzmiewał 2000 lat w Kościele, który nosi w sercu żarliwą wiarę Maryi, Matki Jezusa, wiarę Magdaleny i innych niewiast, widzących jako pierwsze pusty grób, a także wiarę Piotra i apostołów. Dla nas chrześcijan zmartwychwstanie Chrystusa stanowi fundament naszej wiary. Opiera się ono na świadectwie tych, którzy zobaczyli pusty grób, a także ujrzeli Jego samego jako Pana i Mistrza, żywego i pozwalającego się dotknąć, który ukazał się Marii Magdalenie, uczniom idącym do Emaus, a w końcu wszystkim z 11 zebranym wieczerniku. Tegoroczne święta wielkanocne obchodzimy w roku wiary. Papież Benedykt XVI w liście Porta Fidei zauważył: będziemy mieli okazję do wyznawania wiary w zmartwychwstałego Pana w naszych katedrach i kościołach całego świata, w naszych domach i rodzinach, aby każdy silnie odczuł potrzebę lepszego zrozumienia i przekazywania przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary. Wyznawajmy naszą wiarę z wielką radością w sercu. Niech uroczyście brzmią słowa credo, wypowiadane właśnie w te dni świąteczne. I zmartwychwstał dnia trzeciego, i oczekuję wskrzeszenia umarłych, i życia wiecznego w przyszłym świecie. Te słowa, którymi wyznajemy naszą wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa oraz nasze zmartwychwstanie, mówią o nadziei. My, chrześcijanie, pokładamy ufność w Chrystusie, stając się ludźmi nadziei, wierzącymi w słowa Jezusa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste, radują się niebo i ziemia. W niebie wszystko jest pokojem i radością, jednak na ziemi, na której żyjemy, jest inaczej. Nasze Alleluja paschalne przeniknięte jest krzykami i lamentami, wynikającymi z wielu bolesnych sytuacji, biedy, bezrobocia, przemocy, cierpienia, chorób, zakłamania oraz nienawiści. I dlatego Chrystus umarł także z powodu naszych dzisiejszych grzechów i zmartwychwstał dla odkupienia wszystkich. Z tym orędziem, że Chrystus zmartwychwstał, pragnę dotrzeć do wszystkich diecezjan i gości przebywających na terenie diecezji ełckiej. Pragnę podzielić się nim ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, aby Chrystus zmartwychwstały stał się dla was wszystkich nadzieją oraz pokojem. Życzę wam, aby święta zmartwychwstania w roku wiary jeszcze bardziej umocniły waszą więź z Chrystusem zmartwychwstałym, gdyż tylko w Nim jest pewność przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej miłości. Życzę wam żywej i mocnej wiary w zmartwychwstanie Pańskie. Niech ona doprowadzi was i waszych najbliższych do wielkanocnej przemiany. Niech ten czas wielkanocny pozwoli odzyskać radość płynącą z wiary oraz entuzjazm zdzielenia się wiarą. Odrzućcie lęk i strach. Miejcie odwagę radować się ze zmartwychwstania Chrystusa. Stawajcie się chrześcijanami prawdziwie wielkanocnymi, którzy wpatrują się mocno w Chrystusa zwycięzcę i stają się Jego świadkami. W dniu wielkanocnej radości, zwycięstwa dobra nad złem, proszę was, siostry i bracia, o szczególne wsparcie dla papieża Franciszka, którego posługa w świecie jest tak niezwykle ważna, który ciągle nam przypomina, że Pan zmartwychwstały zawsze jest przy nas. Wszystkich was zapewniam o modlitewnej pamięci przed zmartwychwstałym Panem i serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chrystus Pan zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.